Cześć, witam Was Energik w kolejnym odcinku To Było Grane i dzisiaj mam dla Was przygodówkę dosyć nieznaną ogólnie na polskim rynku. Jest to tytuł Nightlong, wydany przez i stworzony przez firmę Team 17. Zatrzymajmy się na chwilę przy tej firmie. Jeżeli wychowaliście się w latach 90. i mieliście Amigę, nawet może PC-ta w tamtych czasach, zapewne kojarzycie markę, czy też dewelopera Team 17. Firma powstała w 90 roku i ona nadal, słuchajcie, chyba istnieje, o ile dobrze pamiętam. Jest to chyba jeden z najdłużej działających deweloperów na rynku. W latach 90. Gry od Team 17 to był synonim bardzo wysokiej jakości produkcji. I to były gry, które posiadały pewien pomysł na siebie i były naprawdę, naprawdę dobre. Mam tutaj w komórce właśnie na Wikipedii, sprawdzam mniej więcej, jakie oni tytuły wydali, które moglibyście znać i które zasłynęły, czy też nawet do dnia dzisiejszego są wydawane ich wznowienia i kolejne jakieś iteracje, między innymi Alien Breed, słuchajcie, na przykład Body Blows, bijatyka, która miała konkurować się ze Street Fighterem, jak i druga część Body Blow Galactics, Super Frog, czyli przygody tej super żaby, której też niedawno mieliśmy okazję zapoznać się z jakimś takim remasterem. Arcade Pool, jeden z najlepszych bilardów na Amigę, jaki powstał. Świetny bilard. I chociażby Wormsy. Te wszystkie Wormsy, których wyszło właśnie tutaj, patrzę, dziesiątki. Worms WMD widzę mam ostatni, ale był Worms Battleground, Clone Wars, Worms 3, Revolution, Reloaded, cuda nie widzę. Wszystkie te Wormsy także były wydane przez Team 17. Ja doskonale pamiętam dwie pierwsze części, szczególnie pierwszą część, gdzie Wormsy nie były tak jak w tych kolejnych grach, już takie rysunkowe, ale były takie właśnie, składały się chyba z 12 czy z 15 pikseli, bo ta pierwsze Wormsy to były, taka grafika była naprawdę bardzo, bardzo umowna, ale gra nie straciła wtedy, ale gra w porównaniu z tymi nowszymi częściami w ogóle nie była gorsza, nadal ten fajny feel walczenia robalami pozostał. No i słuchajcie, między innymi Team 17 rzucił się na gry przygodowe i stworzył grę Nightlong. Gra Nightlong jest grą z gatunku cyberpunk i grając w nią nie trudno dostrzec, że autorzy inspirowali się oczywiście najbardziej kultowym Blade Runnerem i mówię tutaj oczywiście o grze. Sama technologia użyta w Nightlongu bardzo przypomina tą technologię właśnie z Blade Runnera, czyli ładne, prerenderowane, animowane tła, po których porusza się postać. Z tym, że w Blade Runnerze nie pamiętam jak on się nazywał, Łowca Androidów był złożony z voxeli, tutaj główny bohater Reef składa się z oteksturowanych poligonów, także to była taka różnica, ale sama jakby idea, sama mechanika, czy może nie mechanika, sam pomysł na stworzenie gry był bardzo zbliżony do siebie. Patrzę jeszcze tutaj w tym, co oni jeszcze takiego fajnego wydali, bo chyba, o ile dobrze pamiętam, to Team 17 to była ich pierwsza i chyba ostatnia gra przygodowa. Wydana została w 1998 roku. Sama fabuła jest o tyle ciekawa, że jest dość, może nie niespotykana, jest dość zwykła. No o co mi chodzi? Wiecie, jeżeli graliście w jakąkolwiek grę przygodową, nie wiem, Blade Runnera, były androidy, w innych grach przygodowych, horrory, jakieś tam UFO i tak dalej. Nightlong, pomimo że dzieje się w mieście przyszłości, pomimo że jest to cyberpunk, fabuła jest bardzo zwykła. Jeden z takich wysoko postawionych oficjeli wraca się do głównego bohatera Reevesa, to jest ten łysy pajac na okładce w ciemnych okularach, po to, aby pomógł mu rozwiązać sytuację ataków terrorystycznych. I dodatkowo zleca mu znalezienie osoby, która wcześniej się tym zajmowała i gdzieś ona wyparowała. To jest taki core całej tej produkcji. I powiem Wam szczerze, że grając tą grę powróciły mi te wspomnienia tych starych, dobrych przygodówek, w których nie można było zginąć, ani nie można było
nie można było czegoś sknocić. I właśnie Nightlong jest taką grą. Grasz sobie spokojnie, wiesz, że nie możesz zginąć, zbierasz przedmioty i używasz przedmiotów. Powrócił tak zwany pixel hunting, czyli szukanie obiektów wielkości jednego piksela. Jednak tutaj muszę przyznać, że aż tak bardzo to nie przeszkadza, ponieważ nawet jeżeli obiekty są wielkości jednego piksela, to widać, że one się odznaczają na tle. W grze też mamy możliwość oczywiście łączenia przedmiotów, czyli tak jak w klasycznych adventure'ach. No i te, słuchajcie, sytuacje, które znałem z wcześniejszych przygodówek, kiedy już po prostu zastanawiasz się, już nie wiesz co zrobić. Nie wiesz co zrobić, już po prostu się poddajesz. Odstawiasz grę, wracasz do niej następnego dnia i nagle okazuje się, że odnajdujesz pewne przedmioty, które wcześniej przeoczyłeś, bądź znajdujesz kombinacje przedmiotów, których możesz wykorzystać i pchasz akcję dalej. To było niesamowite w przygodówkach w latach 90. właśnie ten to, że gra, odstawiałeś na chwilę, pojawiały się nowe pomysły, siadałeś do gry i nagle popychałeś całą akcję do przodu, a wcześniej po prostu na to nie wpadłeś. I to jest właśnie tego typu przygodówka. Jest to najbardziej klasyczny przedstawiciel adventure'ów, czyli postać chodzi, zbiera przedmioty, używa przedmiotów, łączy je ze sobą, prowadzi dialogi, czyli taki typowa gra przygodowa. Jak wygląda cała ta cyberpunkowość? No niestety tutaj muszę przyznać, że pomimo, że dzieje się w mieście przyszłości, samego tego cyberpunku jest dosyć mało. Oczywiście w grach tego typu zazwyczaj pojawia się wirtualna rzeczywistość, no bo jakżeby inaczej, i także i tutaj pojawia się wirtualna rzeczywistość, jednak jest tego dosyć mało. Natomiast bardziej podobał mi się klimat tej gry. Lokacje są właśnie utrzymane w takim stylu właśnie Blade Runner, czyli takie mroczne lokacje z neonami jakimiś. Fajnie to wyszło, muszę przyznać, że fajnie to wygląda, aczkolwiek widać, że to nie jest ta liga co Blade Runner, tak? To Westwood to nie jest Team 17 i Team 17 to nie jest Westwood, i widać, że te gry dzielą lata świetlne pod kątem jakości wykonania, ale muszę przyznać, że bardzo fajnie mi się grało przez to, że to jest taki właśnie klasyczny, typowy adventure, chociaż trochę muszę przyznać, że spodziewałem się jakichś, powiedzmy, twistów fabularnych, jakichś rzeczy, które jakoś obrócą tą grę do góry nogami, tak, całą tą fabułę, a fabuła jest taka zwyczajna, taka prosta i zwyczajna, i to też może niektórym bardziej, tak powiem wam szczerze, że to nie jest gra science fiction, tylko bardziej bym to nazwał na przykład kryminałem, który dzieje się w przyszłości, ale oczywiście to są takie moje jakby uwagi. Sama gra jest dla fanów przygodówek, myślę, że będziecie na pewno zadowoleni, zwłaszcza że autorzy tutaj zastosowali parę fajnych rzeczy, mianowicie na przykład to, że każda akcja, którą nasz bohater wykonuje, ma swoją animację. W większości tego typu gier, na przykład gdy podnosiliśmy przedmiot, postać podchodziła do przedmiotu, przedmiot znikał i nagle pojawiał się u niego w kieszeni. Tutaj Team 17 postanowił stworzyć coś takiego, że każda akcja, interakcja naszego bohatera z jakimkolwiek przedmiotem powoduje, że on podchodzi, bierze ten przedmiot i go chowa. Jeżeli ma przejrzeć na przykład szafki, to otwiera te szafki, bądź je tam dotyka, zagląda. Dużo tych animacji główny bohater ma, tych kontekstowych, i to jest fajne, bo widać, że mnóstwo pracy w to włożono. Gra oczywiście posiada bardzo dużą ilość scenek prerenderowanych, oczywiście większość dialogów to scenki prerenderowane. Niestety, no tutaj te scenki prerenderowane wypadają dosyć blado, niektóre są po prostu prześmieszne, szczególnie jeżeli patrzy się na to przedziwne twarze. W 98 roku jeszcze oprogramowanie 3D nie było tak bardzo rozpowszechnione, także no, robili jak umieli, tła są super, ale postacie to już po prostu niektóre to masakra, nie? Ale wszystkie te, cieszy to, że jest mnóstwo tych scenek przerywnikowych, cutscenek animowanych. Cieszy to, że o czym ja mówiłem wcześniej, że bohater ma mnóstwo tych animacji kontekstowych przy każdej właściwie czynności. Dodatkowo całkiem fajnie podłożono głos głównemu bohaterowi, który kojarzy się właśnie z takimi raczej kryminałami, czy też filmami typu noir z lat 40., 50., czyli jakiś tam Sokół Maltański, coś takiego. Właśnie z tym mi się kojarzył bardzo Nightlong, gdy w niego grałem.
Okej, okay. Aha, jeszcze jedna rzecz. Gra posiada błąd, na który niestety nie ma patcha. Błąd, który sprowadza się do tego, że w pewnej lokacji po prostu gra wywala. I to jest ciekawe, że ten błąd pojawia się na pewnych konfiguracjach, a na pewnych konfiguracjach się nie pojawia. Korzystając z wirtualizacji systemu, na dwóch wirtualnych maszynach mi się powiesił, ale na jednej dało się przejść dalej, także ten błąd niestety, pamiętam, że w latach 90., gdy ta gra się pojawiła, ten błąd był dosyć poważny i to było coś takiego, że no, nie wiedziałeś, albo na twoim komputerze pójdzie, albo się zawiesi. I ludzie sobie po prostu pomagali w ten sposób, że wysyłali sobie save game'y, które były za tą lokacją, w której gra się wieszała. Okej. Zobaczmy, co jest. A widzicie, tutaj jest, mamy, że jest 60 minut animacji, czyli takich prerenderowanych scenek. Kiedyś w grach wideo, tutaj jeszcze taka mała dygresja, bardzo się chwalono tym, ile jest cutscenek w grze. 60 minut to było naprawdę dużo. Ponieważ w lata 90., połowa lat 90. to taki boom CD-ROM-ów i gier zwanych interaktywnymi filmami, przez co gracze chcieli jak najwięcej cutscenek, bo tego kiedyś nigdy nie było, tak? Nie było cutscenek z aktorami, ponieważ na dyskietkach nie można było tego za dużo zmieścić. Więc gdy pojawiły się płyty CD, gracze, którzy się wychowali w tamtych czasach, na pewno pamiętają, że najważniejszą w grach, najważniejszym elementem były cutscenki i filmiki. I żeby było ich jak najwięcej. Bo gracze tak bardzo pragnęli tego, żeby te filmiki się pojawiały w grach. Wcześniej w wersjach dyskietkowych no to było, nie było tego, tak? Albo były bardzo, bardzo króciutkie filmiki, lupy dwusekundowe, albo nie było ich w ogóle. A gdy pojawił się CD-ROM, nareszcie można było te filmy zamieścić i gracze pragnęli tego, żeby jak najwięcej tych filmów było upakowane. Stąd też na przykład Fantasmagoria pojawiła się na 7 płytach, a Black Dahlia na 8, ale to już było później, w 98 roku. Ale gdy wychodziła pierwsza Fantasmagoria i chociażby pierwszy Under a Killing Moon, który pojawił się na 4 płytach, no to nasze głowy po prostu eksplodowały. Ile tam tych filmów musi być zamieszczone w ogóle? Co tam się dzieje? Jeju. Tak naprawdę ilość płyt nie wpływała na długość rozgrywki, ale mówiła o tym, jak dużo w grze będzie filmików. Także jedna gra na jednej płycie przygodowa to raczej się wychodzi o założenie, że filmów nie będzie za dużo, czyli na przykład jak Discworld 1, ale jak już było na 3-4, no to już wiadomo było, że tych filmików będzie sporo. I tak jak tutaj na pudełku oczywiście autorzy też się chwalą, że aż 60 minut prerenderowanych cutscenek. I to wierzcie mi, że wtedy na gracza naprawdę, naprawdę tego typu hasła marketingowe działały. Ok, zobaczmy, co jest w środku. W środku mamy takie tekturowe pudełeczko i w tym skromniutko, żeby nie powiedzieć bardzo skromniutko, karta rejestracyjna. Grę wydał Dreamcatcher, warto dodać. Mamy jakieś zamówienie na Strategy Guide za jedyne 9,99. I z pozostałych wspaniałości to już niestety wszystko i mamy grę, która została wydana na trzech płytkach CD. I oczywiście tutaj mamy też w formie książeczki dodawanej do płyty, mamy instrukcję, która tak naprawdę, no mamy jakieś w sumie omówienie bohaterów, omówienie, czy coś jeszcze mamy tu omówione, bohaterów. I to w sumie wszystko. Głównie jak grać w grę, tak? Jak używać ikonek i tak dalej. Czyli bardzo skromnie, można powiedzieć, że taki naprawdę dość lichutki zestawik. Niemniej jednak, pomimo tego, że licho w pudełku, tak jak powiedziałem, gry od Team 17 to zawsze był synonim takiej wysokiej jakości produkcji i myślę, że pod tym kątem Nightlong wcale nie odstaje od innych produkcji Team 17. Może trochę straszy grafiką, która w 98 roku robienie grafiki 3D, bo to też był taki boom grafiki prerenderowanej, która wtedy wyglądała koszmarnie. Nie wiem, dlaczego autorzy się na to decydowali.
porzucali ładną, ręcznie rysowaną grafikę na rzecz prerenderowanych koszmarów. Prawdopodobnie też dlatego, że grafika 3D, prerenderowane scenki, grafiki 3D robiły się po prostu szybciej, było to tańsze. Natomiast no, wyglądało to tak, jak wyglądało, no, nie za ciekawie. Na koniec pytanie, czy warto zagrać w Nightlonga. Jeżeli jesteście fanami przygodówek, klasycznych przygodówek, takich klasycznych, z wytwórni, nie wiem, LucasArts, czy chociażby ze Sierry, myślę, że spokojnie możecie sięgnąć po Nightlonga, bo to jest właśnie taka gra, w której trzeba trochę pogłówkować, trzeba trochę pobluźnić, żeby przejść dalej, ale sprawia masę satysfakcji. Jeżeli szukacie jakiejś fajnej fabuły cyberpunkowej, to w Nightlongu raczej jej nie znajdziecie. W mojej opinii fabuła jest bardzo taka zwyczajna i prosta. Natomiast oczywiście to w żaden sposób nie przekreśla tej gry jako fajnej przygodówki. No cóż mogę powiedzieć. Tak jak mówię, dla fanów przygodówek polecam, zwłaszcza, że to dzisiaj taki kiedyś najbardziej popularna i taka gałąź gier, czy też gatunek gier wideo, który miał zawsze najlepszą grafikę i był grą najbardziej pożądaną. Dzisiaj przygodówki umarły. Oczywiście te przygodówki gdzieś tam się pojawiają, między innymi niedługo Siberia trójka, czy też Syberia, ale są to raczej już produkty niszowe. Dzisiaj gracze wolą strzelać z pistoletów zamiast łamać głowę nad tym, jak otworzyć drzwi do kibla przy użyciu sznurka i zapałki. A kiedyś właśnie tego typu produkcje święciły spore triumfy. Także dla fanów przygodówek myślę, że będziecie zadowoleni. Jeżeli szukacie czegoś fajnego z cyberpunka, lepiej sięgnąć po Blade Runnera, chociażby czy chociażby gry, na przykład, nie wiem, zastanawiam się, jakie teraz były jeszcze fajne gry cyberpunkowe. Jeszcze raz, bo niestety skończyło się miejsce na karcie. Jeżeli szukacie gier cyberpunkowych, sięgnijcie lepiej po Blade Runnera, czy chociażby po fajny, stary, ale nadal wciągający Bloodnet, czy chociażby inną cyberpunkową grę Hell, czy chociażby Reaper. Może gatunek jest to troszkę inny, sama mechanika jest troszkę inna, ale według mnie są to całkiem dobre gry cyberpunkowe. Natomiast Nightlong ma ten posmak cyberpunku, ale wydaje mi się, że jest tego trochę za mało i gdyby gra działa się nie w mieście przyszłości, ale w czasach dzisiejszych, tak naprawdę zupełnie nic by nie straciło. No cóż, czasami tak niestety bywa. To tyle. Pozdrawiam Was, Energik, trzymajcie się, do następnego. Cześć.